Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnej rozmowie To Warto Wiedzieć, eksperci PAFERE. Dzisiaj będziemy rozmawiali o migracji z doktorem Radomirem Nowakowskim. Witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po naszej stronie. Mamy dużo komentarzy, które mówią, że pana informacje, które Pan przekazuje, są bardzo cenne, istotne. Ludzie lubią je oglądać, także tak jak mówię, cała przyjemność po naszej stronie. Właśnie, pomówimy sobie o migracji, bo mamy takiego znajomego, który pracuje w Kanadzie i ja się zapytałem go, czy jaki tam jest przyrost naturalny. Powiedział, że generalnie obywateli jest mniej więcej się utrzymują na tym samym poziomie, ale to się odbywa kosztem imigracji, czyli przyjazdu obywateli obcych. Porozmawiajmy sobie dzisiaj, czy migracja, czyli wypływ ludzi z jednych krajów i wpływ do innych krajów jest korzystny jako zjawisko globalne i jako zjawisko lokalne dla danego kraju, który albo przyjmuje, albo eksportuje swoich obywateli. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Może zaczniemy od tego, żebyśmy przypomnieli sobie, jak wygląda sytuacja demograficzna Polski. Tutaj podaję dane urodzeń i zgonów w Polsce, rok 2020 i 2021. W roku 2020 zmarło 122 tysiące ludzi więcej niż się urodziło. 2021 181 tysięcy. Łącznie ubyło nam 310 tysięcy ludzi. To jest liczba porównywalna z liczbą mieszkańców Białegostoku, czyli 10 miasta co do ludności w Polsce. To taki tylko uświadomienie tego, jak gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. No niestety, spada i spada wszystkim. Spada wszystkim i spada coraz szybciej. I to jest bardzo duży problem. Ogólna narracja, bo ja lubię to określenie narracja, bo to nigdy nie jest, to jest opowieść inaczej, tak? Jest taka, że... No, trzymanie się, znaczy forsowanie pewnego punktu widzenia, szukanie, wie Pan, takich potwierdzeń tego właśnie punktu widzenia, a w ogóle nie mówienie o innych czymś rzeczach. Innym. Ja pamiętam, wymyśliliśmy kiedyś taki fajny przykład właśnie, że kiedy spada liczba ludzi w kraju, to politycy mówią, że rośnie powierzchnia mieszkalna dla każdego mieszkańca. Oczywiście nie dlatego, że tych mieszkań jest więcej i tej powierzchni jest więcej, tylko dlatego, że ludzi, którzy mają tam zamieszkać, jest mniej. Także właśnie to jest ta cała narracja, przykład. Zdecydowanie. I na przykład, nie wiem, no, nie ma już takich korków, tak? Nie, tak, nie ma, tak. Dzięki nam udało się tutaj inżynieria, że tak powiem, transportu miejskiego, załatwiliśmy to, tak? No, po prostu wykończyliśmy kierowców. Czyli narracja ogólna jest, szczególnie na Zachodzie, jest taka, że emigracja jest dobra i że jest konieczna i że społeczeństwa zachodnie się starzeją i że nie ma dla niej alternatywy. Czy to jest prawda? No, jak zwykle w narracjach to nie jest prawda, tak? Mamy przykłady kilkudziesięciu krajów zachodniej Europy, które masowo sprowadzają emigrantów z trzeciego świata i nadal są to kraje bardzo stare, z bardzo starą populacją i to, że sprowadzono tych ludzi wcześniej, nie wpłynęło na poprawę stanu obecnego. To znaczy ci imigranci, jak przyjechali, to też przestali mieć dzieci, tak? To znaczy oni po pierwsze tak, oni się zaczęli też starzeć, ponieważ mieszkają już tam kilka lat, plus też mają mniej dzieci, ale jest jeszcze dodatkowy, być może ważniejszy czynnik. To znaczy, że jeśli pojawiają się imigranci, miejscowi mają mniej dzieci. O. Wszędzie to widać, tak? I to są badania? Znaczy, tak, są badania, które pokazują, że jeśli pojawiają się, szczególnie w krajach Europy Zachodniej czy w Ameryce, jeśli pojawiają się masowo, jest napływ emigrantów, lokalni autochtoni mają mniej dzieci. A z czego to wynika? Czy są jakieś dane na ten temat? Po pierwsze to jest tak, że koszta utrzymania emigrantów najpierw ponoszą autochtoni, tak? Czyli jakby pula pieniędzy, która jest przeznaczona byłaby dla nich i dla ich pociech, trafia do emigrantów. Poza tym są bardzo ciekawe badania psychologiczne. Tutaj mam książkę, którą też bardzo Państwu polecam. Bowling Alone. To jest o tym, co się dzieje, napisana przez Roberta Putmana,
On napisał też, jeśli Państwo nie chcecie czytać tej cegły, to on napisał też taką pracę, którą można znaleźć w internecie odpłatnie, niestety. To jest pod tytułem Ex Pluribus Unum, czyli jak wpływa multikulti na zachowania populacyjne, na zachowania jednostek w grupie, czyli krótko mówiąc, zmienia się postawa ludzi, którzy przechodzą z, na przykład z dzielnicy, która była monokulturowa, do dzielnicy, która jest wielokulturowa. Jasne. Ciekawe, ten bowling alone, to znaczy grając samotnie. Tak, grając samotnie w kręgle. W kręgle, tak. Tak. Czyli... Bardzo, bardzo ciekawa, jeszcze raz polecam. Co ciekawe, autor jest przekonań jak najbardziej lewicowych, ale badał 30 tysięcy ludzi, oczywiście nie sam, i wyszło mu nie to, czego się spodziewał. Czyli krótko mówiąc, multikulti, przemiany dzielnic na przykład w wielokulturowe wpływają bardzo negatywnie na wiele aspektów życia społecznego. Ciekawe, bo pewno rujnują jakieś więzy kulturowe, jakieś takie, które wynikają z historii. Przekaz chyba od dziadków, to właśnie ja nie wiem, w Stanach Zjednoczonych to widzę, że tam tych relacji międzypokoleniowych to praktycznie nie ma. A one są, ja po sobie widzę, to są bardzo fajne relacje, jak dziadek czy pradziadkowie w mojej rodzinie w tej chwili dzisiaj się opiekują moim wnukiem, pradziadkowie jego, tak? I sobie jakoś tam dają radę, także... Znaczy tam chodzi o to, że ludzie po prostu, którzy są w systemie jakby wielokulturowym, zmieniają swoje zachowania, czyli tak, mają mniejsze zaufanie, spada zaufanie społeczne, zaufanie do sąsiadów, częstość na przykład wizyt sąsiedzkich lub przyjacielskich. Ludzie spędzają więcej czasu przed telewizorem. Poziom, nawet są badania biologiczne, które pokazują, że poziom hormonów stresowych wzrasta, jeśli jesteśmy otoczeni ludźmi, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Wizualnie na przykład. To jest nie tylko Putnam, ale są inni, którzy wykazali, że na przykład w grupach wielokulturowych jest trudniej pewne rzeczy zrobić. Na przykład utrzymać studnie w wioskach afrykańskich, gdzie mamy różne kultury. Tak? Wbrew temu, że wszyscy ludzie w Afryce są ciemnoskórzy, oni są bardzo, bardzo różnorodni. To jest najbardziej różnorodna grupa ludzi na świecie. Tak? Mhm. Różnice genetyczne w Etiopii są większe niż różnice genetyczne między na przykład Polakami a Chińczykami. Tak? Rzadko kto zdaje sobie z tego sprawę. Tak, no a tutaj jeżeli właśnie społeczność nie potrafi utrzymać tej studni, no to po prostu nie będzie miała co pić. Tak, i tyle. Zgadza się. I to się przekłada, znaczy to na pewnym poziomie ogólności dotyczy wszystkiego, tak? Utrzymania dróg, szkoły, budowania szkół. Mniej ludzie płacą na przykład na szkoły. Jeśli, jeśli mamy szkoły na przykład w Pakistanie, gdzie mamy różne grupy, bo tam też mamy różnych ludzi, mamy tych Pusztunów, mamy Sindhi, mamy tych Pendżabczyków. Jeśli jest na przykład okolica, gdzie jest różnokulturowa, ludzie mniej płacą na szkoły, trudniej utrzymać szkołę, trudniej utrzymać drogę. Okej, okay, czyli migracja, do, która powoduje przypływ ludzi do danego kraju, z różnych powodów powoduje obniżenie jakości życia, powoduje obniżenie dzietności. Tak, tak, u ludności miejscowej. Generalnie, czyli to nie rozwiązuje problemów, o których się trąbi, tak, że to nam załatwi. A jaki to ma wpływ na kraje, które eksportują swoich obywateli? To jest tak, bo oczywiście mówimy, że tak, że w krajach tych tak zwanego trzeciego świata jest za dużo ludzi, oni mogą wyjechać, oni mogą poprawić swój standard życia, wysyłają pieniądze z powrotem. Okazuje się, że jak robimy badania, na przykład robione były badania, ile pieniędzy wysyłają ci emigranci, to przeciętnie to jest około $1000 rocznie, tak? Czyli na przykład jeśli chodzi o Polaków, to w niczym nie zmienia sytuacji nawet tej rodziny, która została, tak? Jeśli porównamy na przykład produktywność Polaka, co on mógłby potencjalnie wyprodukować zostając w kraju, z tymi pieniędzmi, które przesłał, to strata jest oczywiście ogromna po stronie państwa polskiego, czy tam powiedzmy Polski ogólnie, tak? Z krajów trzeciego świata my oczywiście patrzymy na nich, że to są ludzie, którzy są gorzej wykształceni niż ludzie w krajach zachodnich, ale oni są gorzej wykształceni na standardy zachodnie.
Oni pewnie będą mówili gorzej po szwedzku, bo nigdy tego języka nie słyszeli, ale w swoich krajach to są ludzie najczęściej bardziej przedsiębiorczy, bardziej obrotni, lepiej wykształceni. I ten kraj potencjał czyli traci. Wyjeżdżają, to też z moich obserwacji, tak? Jak myśmy wyjeżdżali, no to po prostu wyjeżdżali ludzie, którzy się mniej bali, którzy potrafili podjąć ryzyko, którzy potrafili szybko się nauczyć danego języka, czyli tak jakby bardziej obrotni właśnie tacy, bardziej mądrzy. No ale tak jak żeśmy przed chwilą mówili, nawet jeżeli tacy trafiają do tego nowego środowiska, no to też muszą się jakoś tam adaptować i muszą i pokonywać. I to trwa, tak, i to się nie przekłada. Okay. Jest, ja tylko bym może powiedział tak, że istnieje coś takiego, co się nazywa drenaż mózgów, tak? Czyli krótko mówiąc, państwa, które mają jedną z najgorzej funkcjonujących na przykład służby zdrowia, najmniejszą ilość lekarzy na 1000 mieszkańców, wysyłają lekarzy do państw, które są najbogatsze, tak? I nikomu to nie przeszkadza, tak? I ci, którzy mówią tyle o handlu niewolnikami w XIX wieku, to są często ci sami ludzie, którzy potem się cieszą z tego, że... No ale znowu wracam tutaj do motywacji rządzących i wyobraźmy sobie tych rządzących w kraju, który eksportuje obywateli, eksportuje tych swoich lekarzy, no to zdejmuje sobie problem z głowy, tak? Bo nie musi płacić ZUS-u, bo ludzie, obywatele będą, nie mając lekarzy, będą szybciej umierali po prostu. Znaczy tam akurat w krajach trzeciego świata, tak zwanego trzeciego świata, no to nie są, te systemy opieki nie są takie... nie są takim obciążeniem dla systemu. Myślę, że to chodzi o coś jeszcze innego. Chodzi o to, że nie ma nie wytwarza się jakby potencjał zmiany. Pozbywając się ludzi bardziej aktywnych, konserwujemy patologiczny system, na przykład kleptokratyczny, tak? Nie ma ludzi, którzy mogą stworzyć potencjalną konkurencję. To samo zrobił przecież Fidel Castro, wyganiając 1,5 miliona Kubańczyków, tak? To samo zrobił generał Jaruzelski w latach 80., wyganiając 1 milion Polaków, tak? To samo zrobiono w 2005 roku, kiedy w Polsce, kiedy był jakiś taki ogromna skala napięć, była, ludzie mieli dosyć tego kapitalizmu kolesi, otworzono granice, para uciekła i sytuacja została jakby dla systemu załagodzona. Jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że dla rządzących na przykład jest bardzo wygodne, żeby ludzie wyjechali, wpłacali pieniądze rodzinom. My nie musimy wtedy na przykład ponosić żadnej tam odpowiedzialności na przykład w socjalnej. No tak, tylko że oni się sami ładują w ten socjal, tak? No bo chcą mieć wyborców, to się ładują, a potem oczywiście nie dotrzymują tych swoich obietnic. Bo nie mogą, bo są za kiepscy. Bo się nie da. Bo się nie da i są za kiepscy w zarządzaniu jeszcze na dodatek, tak? Znaczy, bo to wszystko trzeba umieć zarządzać i umieć wyważyć, tak? Natomiast, no mówię, służy to tylko do tego, żeby zdobyć głosy, a potem rządzić, nabijać swoje własne kabzy i utrzymywać propagandę, która to wszystko pudruje, która pudruje nieumiejętność rządzących. Jest jeszcze jeden mit chyba, który warto powiedzieć, o tak zwanej taniej sile roboczej. No właśnie, tak. Tania siła robocza jest dobra na wszystko, tak? Tylko jak, jeśli przeprowadzamy realne badania, a nie propagandowe, tak, to okazuje się, że te sukcesy gospodarcze związane z tanią siłą roboczą są nieobecne w ogóle, tak? Są dwa takie przykłady podejścia jakby. Jedno to było brytyjskie, przemysł włókienniczy brytyjski kulał, więc zaproponowano rządowi, żeby sprowadzić tanich Pakistańczyków, tak? Rząd się zgodził, przemysł włókienniczy upadł, niezależnie od tego. Pakistańczycy zostali. Pakistańczycy zostali i teraz ktoś musiał oczywiście płacić im zasiłki. No to nie płacił ten, który był niedochodowy, tylko płacił ten, który był dochodowy. Czyli jeszcze bardziej pogorszono konkurencyjność firm angielskich, tak? Japończycy chcieli dokładnie to samo. Oni też mieli kłopoty z przemysłem włókienniczym. Japoński rząd się nie zgodził. No i siłą rzeczy musieli zainwestować w nowe technologie i japoński przemysł włókienniczy się ostał. To samo było z przemysłem samochodowym. Anglicy wprowadzili tanią siłę roboczą do fabryk samochodowych. Japończycy wprowadzili roboty. Angielski przemysł samochodowy upadł,
japoński funkcjonuje do tej pory. Tak? Ja daję ostatnio taki bardzo, według mnie, świetny przykład tego najlepszego drona, najbardziej znanego drona na świecie, Bayraktara. Skąd się wziął? W latach 90. Turcy wystąpili do Stanów Zjednoczonych jako członek sojuszu NATO, żeby Stany Zjednoczone sprzedały im drony. Natomiast Stany Zjednoczone nie za bardzo chciały, bo ta Turcja taka zapewna nie była, w związku z tym odmówili. No to co zrobili Turcy? No opracowali własnego drona, który w tej chwili jest eksportowany, który pokazał się w wojnie w Armenii. Ja oglądając te obrazki z tej wojny, wie pan, dla mnie czy Azerowie, czy Ormianie, no to są ludzie, tak? Ja ich tak postrzegam, ja nie mam żadnych animozji i po prostu widziałem, że Ormianie są rozstrzeliwani, po prostu tam nie ma gdzie się ukryć przed tym całym Bayraktarem, nie ma go też jak zestrzelić, bo do tego trzeba mieć jakieś bardzo skomplikowane środki, które są w stanie nas obronić przed tym, no ale mówię, zrobili sami, tak? No i tutaj właśnie to jest tak, dzieci powinniśmy robić sami, budować przemysł powinniśmy sami, powinniśmy uczyć ludzi nie jak żądać socjalu, tylko... Nie jak pisać podania o zasiłek, tak? Albo grant, tak? Tak? Powiem panu, sytuacja według mnie w polskiej nauce, w ogóle w nauce światowej, obejrzałem niedawno 26 odcinków wykładu politologii na Uniwersytecie Yale. No to jest jeden z najsłynniejszych uniwersytetów na świecie. Ja mówię tak, jak to się wykłada, to oni są, to my jesteśmy w świecie kamienia łupanego. Wie pan, może dymarki stawiamy. Nauki techniczne poszły już zupełnie innym torem. Torem, że konkrety muszą być zrobione, że uczymy się na błędach, że poprawiamy to wszystko. Nie pudrujemy błędów, tak? Jak się most zawalił, no to co by zrobił polityk? Powiedział, nie, nic się nie stało, wszystko jest dobrze. Natomiast inżynier mówi, zaraz, zawalił się. Troszkę wapna i farby. Tak, zawalił się PRL. Czy ktoś to w ogóle przeanalizował? Nie. Zawalił się Związek Radziecki. Czy mamy tomy, wie pan, ja mówię, nawet książek, czy jakichś materiałów, które mówią ludzie, jak będziecie robili to, 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 to i to, to się zawali, tak? Nie ma, tego nie ma. Dalej idziemy tym samym torem, dokładnie to samo robimy. Mówię, nauki polityczne są na etapie. I to samo jest z tą migracją. Mamy 70 lat sprowadzania masowego emigrantów, nigdzie nie zadziałało, stworzyło masę problemów społecznych, gospodarczych, kulturowych i innych, ale nadal mówimy, że to jest najlepsze, jedyne wyjście. Mnie to zastanawia, wie pan, rządzący właśnie, no mamy w tej chwili tą wojnę na Ukrainie, cały sprzęt praktycznie dostarczają Stany Zjednoczone, w ogromnej większości. Czy tych ludzi nie zastanawia, że te Stany musiały to wyprodukować, że oni mają taki potencjał produkowania, tak? My zastanawiamy się, co kupić, no i kupiliśmy 20 czy ileś tam Bayraktarów, Turcy je robią. A Amerykanie okazują się, że oni mają tych typów, tych dronów, oni mają, wie pan, od malutkiego do większego, do ogromnego i tak dalej. Oni to potrafią zrobić. Gdzie ci nasi rządzący są? Gdzie jest ta elita, która właśnie mówi o tym, na czym polega siła państwa i jak do tej siły dojść? Tylko mówi, a tamci nam pomogą, tu zawrzemy sojusz, tu od tych kupimy, tu tego. Tamci wszystko. Nas obronią. Tamci nas obronią, tak? Także to jest w ogóle jedna wielka katastrofa. Polska była krajem, który eksportował ludzi. Niedawno, jeszcze niedawno, za Tuska, jakbym powiedział, tak? Teraz wszystko się zwala na Tuska. Ja nie mówię, ja nie zwalam na Tuska. Uważam, że zarówno poprzednie ekipy, jak i obecne robiły to samo, tylko ta obecna robi w o wiele większej skali. No i wyemigrowało 3 miliony Polaków, tak? Tak. Ja byłem niedawno w szoku, byłem u lekarza, znaczy poszedłem na zabieg, znaczy jakieś tam badanie i się okazało, że był młody lekarz. Ja po prostu, dla mnie to był szok. Czy może pan powiedzieć, dlaczego właśnie nie ma lekarzy w Polsce? Dlatego, że wydawało się w latach 90., że lekarzy jest za dużo. Bardzo dużo moich kolegów przeszło na przykład do firm farmaceutycznych, dlatego, że nie było miejsc zatrudnienia, nie było możliwości specjalizacji. Zaproponowano nam na przykład coś takiego, że możecie się specjalizować, my nie będziemy wam płacili przez 5 lat, czyli, ale wy przychodzicie do nas i pracujecie. Czyli 5 lat studiowaliście za darmo, 6 lat. 5 lat specjalizacji, a potem dostaniecie tam... Tak, gratyfikację, tak. Nie było w ogóle żadnej zachęty. Jak ja chodziłem i szukałem pracy, to mówiono mi generalnie, że no jestem niepotrzebny. Czy może bym jednak sobie poszukał czegoś innego, czy jednak może nie firma farmaceutyczna. I oczywiście to było
w danym momencie może był nadmiar, chociaż ja wcale nie jestem pewny, czy był nadmiar lekarzy. Osobiście uważam, że nie. System był za bardzo skostniały, żeby ich jakby przyjąć, tak? Potem zmieniły się procedury, na przykład medyczne, i nagle się okazało, że tych lekarzy brakuje. Część z nich wyjechała do Holandii, do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych nawet. A proces kształcenia jest długi, tak? Bo to jest 6 lat, rok pracy, potem jest długotrwała specjalizacja. Niektóre specjalizacje trwają 5-6 lat. Tak? Blokowany był dostęp do specjalizacji. Ludzie nie mogli się specjalizować w tym, co chcieli. No i przez to też ten zawód był mniej atrakcyjny. Lepiej było pójść na przykład i zostać finansistą, tak? Ponieważ gratyfikacja była szybka, mniejszy ból głowy, nie trzeba się było martwić, nie trzeba było zdawać dziesiątek egzaminów. No i teraz mamy te skutki. Zaniedbano to. Teraz tam średnia, pamiętam, że kiedyś parę lat temu sprawdzałem, że średnia wieku pediatry to było 58 lat. Bardzo wysokie średnie wieku chirurgów, co jest niebezpieczne, tak? Dlatego że wiadomo, że oko i ręka są mniej sprawne z wiekiem. Oczywiście musimy ją wyćwiczyć, ale od pewnego wieku jest coraz trudniej, gorzej. Tak? Gorzej. Jasne. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Migracja, raczej nie migracja. No nie jest tak dobra, jak nam się mówi. Nawet są takie ciekawe rzeczy, że liczba chorób psychicznych wśród emigrantów jest większa, tak? I to niezależnie od pochodzenia, tak? To znaczy, wiadomo, że więcej tych ludzi jest chorych, jeśli emigrują pojedynczo, mniej jak emigrują jako rodziny. Nie jest to związane, tak jakby chcieli nam mówić nasi lewicowi eksperci, że to jest spowodowane rasizmem, bo na przykład już w latach 30. W Minnesocie okazywało się, że norwescy emigranci mieli więcej chorób psychicznych niż Norwegowie w Norwegii, tak? Mimo że Norwegowie są niebieskoocy, blondyni, wysocy tak. I było ich więcej błękitnotkich i blond włosych niż otaczających ją Amerykanów. Sam proces emigracji. Też co ciekawe, warto jest zwrócić uwagę na mapę Polski i zobaczyć, jak głosują ludzie. Zachód Polski, ten, który był przed wojną, należał do Niemiec, z którego wygnano Niemców, a przeniesiono Polaków ze wschodu. Ci ludzie, mimo że jak będąc na wschodzie, byli bogobojni, chodzili do kościoła, byli tradycyjni, śpiewali pieśni razem, spotykali się, są najbardziej zatomizowani, głosują najbardziej na te takie, są najbardziej lewicowo-liberalni, najmniej religijni i są jakby te najbardziej wykorzenieni. Sam proces przeniesienia jednej grupy Polaków z jednego miejsca do drugiego, nawet Polski, tak, spowodował zmianę nastawienia, zmianę mentalności. To wyobraźmy sobie teraz człowieka, którego przenosimy 5000 kilometrów do kraju, gdzie jest inny język, inna kultura, inna religia. Jaki szok przechodzą ci ludzie? I czy robimy im naprawdę tak bardzo dobrze, sprowadzając ich masowo do nas? Do nas, jasne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.